wszystkich uczestniczących. W poniedziałek 25 marca odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dzierżoniowie, która tradycyjnie podzielona została na dwie części, uroczystą i roboczą. W tej pierwszej wyróżnienia i listy gratulacyjne otrzymali zawodnicy Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego pod dowództwem Piotra Wilczewskiego za zdobycie aż 11 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w boksie. Tym razem Dzierżoniowski Klub Bokserski przywiózł Mistrzostw Dolnego Śląska w boksie aż 11 medali. Wywalczyli tytuły mistrzowskie, wicemistrzowskie, byli też najlepsi drużynowo. Byliśmy to drużyną z moim strzałem szkoleniowym i zawodnikami i tak pojechaliśmy, nawet nie myśląc o tym, żeby zdobyć pierwsze miejsce drużynowo, a przy dobrych chęciach i zaangażowaniu, że tak powiem, zawodników i woli zwycięstwa udało się zdobyć drużynowo pierwsze miejsce. Wolimy męczyć się i wylewać dużo ilości litrowych, że tak powiem, potów na sali, żeby w ringu na walce było dużo lżej. Duża satysfakcja? Na pewno jest to, można powiedzieć, pierwszy raz zdobyliśmy drużynowo pierwsze miejsce. Może było kiedyś, jak ja boksowałem, ale to było już 20 par lat temu, także gdzieś mi tam umykło mi w głowie, ale teraz jestem prezesem i ja prowadzę ten klub i jestem z tego powodu bardzo dumny. No ale czego sobie jeszcze życzysz? Pewnie masz jakieś cele, do których dążysz. No oczywiście, chciałbym zrobić drużynowe pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski, tak? Dolny Śląsk, to można powiedzieć, że to jest taki pierwszy krok. Teraz mamy ekipę dosyć mocną, tych dzieci, ta młodzież się rozwija i myślimy, żeby nawet załapać się w tym roku, jak nie na pierwsze, bo będzie ciężko, to chociaż na ten brązowy medal. Podczas sesji wręczono również podziękowania Sebastianowi Maniakowi oraz trenerom i zawodnikom sportowego klubu Taekwondo Tiger za zorganizowanie w Dzierżoniowie rankingowego turnieju Taekwondo Polish Open Cup 2019. Na Pana ręce składamy gratulacje i podziękowania za organizację tegorocznego Polish Open Cup w Dzierżoniowie, podczas którego 2 i 3 marca w hali Dzierżoniowskiego Ośrodka Sportu i Kreacji rywalizowali zawodnicy z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Uzbekistanu. O skali organizacyjnej tego wyjątkowego przedsięwzięcia najlepiej świadczy fakt, że brało w nim udział 930 zawodników, a ponadto 100 osób czynnie uczestniczyło w przygotowaniach i profesjonalnym przeprowadzeniu turnieju. I naszego klubu i organizacyjnych wszelkich przedsięwzięć, które robimy, to przede wszystkim grupa osób, z którymi mam przyjemność współpracować przez wiele lat. To właśnie byli ci panowie, którzy tutaj stali. To jest taki główny trzon organizacyjny i trenerski. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, przy organizacji turnieju brało udział ponad 100 osób. Ja bardzo dziękuję chociażby panu burmistrzowi za wsparcie, za uroczyste otwarcie imprezy. Pani burmistrz za to, że jak był krytyczny moment, bo nie przewidzieliśmy tego, że przy takiej ilości zawodników nie znajdziemy bazy hotelowej. Był cały Dzierżoniów, cała Bielawa, częściowo Świdnica i okazało się, że nagle znalazły się nowe miejsca w centrum przyjazdowym, w którym mieliśmy okazję przetestować. Bardzo dziękuję pani naczelnik Wydziału Marzenie Lasocie-Dorowskiej, pani inspektor Ani Polowczyk za takie wsparcie formalne. Naprawdę czułem to wsparcie Urzędu Miasta Dzierżoniowa, za to serdecznie dziękuję. I jeszcze raz chciałem podziękować wam, chłopaki. Naprawdę to był kawał dobrej roboty. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że czujecie, że poprzeczka, która została podniesiona na kolejny rok, będzie naprawdę co najmniej tak utrzymana. Bardzo dziękuję, chłopaki. Nie przypadek, że właśnie co sesję mamy przyjemność, okazję wręczać wyróżnienia, nagrody dla różnych osób z różnych dziedzin funkcjonowania naszego miasta. I tutaj trzeba powiedzieć, że sport jest tą dziedziną, która jest taką dziedziną wzorcową. W piątek kolejna gala boksu Dzierżoniowej transmitowana właśnie przez telewizję Polsat. Zachęcam wszystkich państwa kto może do uczestnictwa, kto nie może do oglądania właśnie na antenie Polsatu. Co do klubu Taekwondo Tiger pana prezesa Sebastiana Maniaka,
byłem faktycznie na otwarciu tego klubu. Proszę Państwa, 1000 zawodników, którzy się przewinęli w ciągu 2 dni przez ten nasz niewielki w sumie dla takiej organizacji, takich imprez, gdzie przyjeżdżają co godzinie 8, chyba już 30 byłem, zastawiony cały OSIR samochodami z rejestracjami nie tylko polskimi z całej Polski, ale też zagranicznymi. Więc to jest kolejny taki dowód, że dzięki sportowi lokalnemu, dzięki właśnie zaangażowaniu osób, znów mamy tą promocję miasta za stosunkowo niewielkie pieniądze. Sukcesem organizacyjnym i klubu, i turnieju jest po prostu dobry zespół, dobrze zgrany, który świetnie współpracuje, który umie się ze sobą dogadywać, bo zawsze są różnice zdania, ale jednak tworzymy takie wąskie grono, którym udaje się coś wykonać poważnego z sukcesem. Ciężko utrzymać jest taki poziom? Z każdym rokiem staramy się dawać sobie nowe cele, nowe wyzwania, ale jak nam wyjdzie w kolejnym roku, bo chcemy zrobić to jeszcze lepiej. Nie wiem, mamy już pewne plany, ale czy nam się to uda? Oczywiście to zależy od pewnej determinacji, od wsparcia innych osób. Zobaczymy. W dalszej części sesji radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania gminy miejskiej Dzierżoniów. Kilka ważnych tematów związanych z oświatą, z edukacją. Przede wszystkim będziemy proponować uchwałę dotyczącą tygodniowego pensum dla nauczycieli przedszkola, gdyż zgodnie z kartą nauczyciela, nauczyciel w przedszkolu ma pensum 22 godziny w przypadku grupy dzieci 6-letnich, 25 godzin w przypadku pracy z dziećmi młodszymi, natomiast w przypadku grup mieszanych dookreślamy, ponieważ mamy takie kompetencje jako organ prowadzący i tu jeśli grupa przedszkolaków będzie większa, jeśli chodzi o 6-latki, wtedy nauczyciel będzie miał dalej realizował pensum 22 godziny. W przypadku większej liczby dzieci 5-letnich będzie realizował 25 godzin pensum. W przypadku równej liczby godzin to pensum będzie wynosiło 23 godziny. Także dookreślamy zgodnie z prawem oświatowym pensum dla nauczyciela przedszkoli. Kolejną ważną uchwałą jest zmiana statutu w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wynika to z tego, że na koniec marca Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia swoją siedzibę na ulicę Szkolną 24 i w związku z tym, zgodnie z przepisami prawa, zmiany w statucie zatwierdza Rada Miejska. I kolejne dwie uchwały to powołanie Rady Programowej zarówno DOK-u, czyli Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, jak i Muzeum Miejskiego. I tu kompetencją Rady Miejskiej również taka uchwała. Proponowani są do Rady Społecznej zarówno członkowie radnych, spośród radnych, jak i ze strony burmistrza. I kolejna uchwała, również ważna, o współpracy z miastami partnerskimi. Dzierżoniów współpracuje z 6 miastami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Bardzo ciekawym projektem, które będziemy realizować w tym roku, to jest projekt realizowany z czeskim Langskron, polsko-czeski sad owocowy. Właśnie w zeszłym tygodniu wróciłam z Czech, gdzie sadziliśmy pierwsze drzewa owocowe. Taki skwer owocowy powstanie tutaj w Dzierżoniowie przy ulicy Kopernika i podobny skwer z owocami, krzewami owocowymi powstanie w Langskron. To będzie ukoronowanie współpracy 20-lecia współpracy polsko-czeskiej. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły marcową sesję Rady Miejskiej w Dzierżoniowie.